O tym też trochę będziemy rozmawiali. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że tak licznie przybyliście. Robert Gwiazdowski przedstawiać rzeczywiście nie trzeba, ale pozwolą Państwo, że dwa zdania o nim jednak powiem. Dla mnie Robert jest takim współczesnym Friedrichem Hayekiem. Tamten, co prawda, Hayek zaczynał od ekonomii, ale położył ogromne zasługi dla prawa, dla kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu, rozumie ludzkim, emocjach. I Robert jest właśnie dokładnie kimś na odwrót, takim. Na odwrót. Zaczynał od prawa. On zaczynał od ekonomii, a ty zaczynałeś od prawa przez ekonomię. Często jest w związku z tym nazywany ekonomistą, przeciwko czemu protestuje, ale nie mniej i właśnie na zasługi dla ekonomii czy myśli ekonomicznej. Poza wszystkim jak nikt, albo niewielu, których znam, zna historię myśli ekonomicznej, czyli twórców naszej współczesnej ekonomii, przede wszystkim wolnorynkowej. Nie wiem, może by mógł skutecznie konkurować z tobą tylko prezes Narodowego Banku Polskiego. Ale to nie przypadek. Adam Glapiński naprawdę jest historykiem myśli ekonomicznej. Nawet mało tego, Glapiński napisał bardzo dobrą książkę o Schumpeterze, Koniec państwa podatków. To naprawdę bardzo dobra książka. Jak on zostawał szefem NBP, to ja nawet pochwaliłem, bo mówię, no skoro napisał taką książkę, to on potrafi połączyć te kropki. A mu się A jakoś mówi się, kropki ręka się rozbiegły. Drży. Kropki się rozbiegły. Najkrócej. Nie, ja zdawałem u Adama Glapińskiego, on był wtedy asystentem na SGPiS-ie, ja studentem, zdawałem egzamin z historii myśli ekonomicznej. No i ja z wykształcenia ekonomista, przez większość życia dziennikarz ekonomiczny, a teraz ostatnio, tak jak Robert jest mylony z ekonomistą, tak ja z prawnikiem, ale to za sprawą Roberta, który 9 lat temu na wieść, że ja stworzyłem kancelarię własną prawną, siedząc przy Lydzach na deptaku w Krynicy, zobaczył mnie i swoim tubalnym głosem mówi: Kazik, to jak cię teraz trzeba nazywać? Może mecenas redaktor. No i tak zostało już. Ale do rzeczy. Do rzeczy, proszę Państwa, organizatorzy postawili nam bardzo trudne zadanie, bo demografia, inflacja, gospodarka, to jak gdybyśmy teraz zaczęli, to może nad ranem byśmy skończyli, gdybyśmy chcieli o tym wszystkim powiedzieć, więc nie uchylając się od obowiązku, który narzucili na nas organizatorzy i spróbujemy go wypełnić, ale ja mam propozycję, którą uzgodniłem z Robertem. Mianowicie w tej chwili włączam telefon numer 602-629-009 i oczekuję na pytania. I będziemy po prostu usiłowali się, no przede wszystkim oczywiście pan profesor, a jeśli ja będę coś tam wiedział, to dopowiem, spróbujemy podołać waszym pytaniom. Czyli chciałbym, ponieważ każda konferencja, to 90% tego to jest networking, prawda? No wszyscy nie podejdziecie do nas i nie będziecie rozmawiali, bo się nie da. A jeżeli chcecie wymienić myśli, wymienić poglądy, zadać pytanie, czy może pytanie, my nie znamy tak znowu tych dużych odpowiedzi, Robert, więc, ale w każdym razie, żeby się odnieść do jakiegoś zagadnienia, to jesteśmy do dyspozycji. 602-629-009. Postaramy się wszystkie odczytać i zmierzyć z nimi. Demografia, inflacja, gospodarka. Zaczynamy od demografii. Ja postanowiłem zacząć od takiej jednej rzeczy, którą wyczytałem niedawno. Alicja de Fratyka, nie wiem, czy jest tutaj pani Alicja. Alicja de Fratyka, która wykonuje doskonałą robotę w sieci i nie tylko w sieci, podała takiego tweeta. Już telefon mi burczy w kieszeni, więc jak rozumiem, to pewnie państwo. Podała takiego tweeta, w którym powiedziała, że w ciągu ostatnich 40 miesięcy, czyli niespełna 3,5 roku, populacja Polski zmniejszyła się o 500 tysięcy ludzi, o 500 000. No, duża liczba, ale może dla zobrazowania to tak jakby zniknęli wszyscy mieszkańcy Gdańska,
ale to jeszcze trochę za mało, to jeszcze trzeba by dołożyć wszystkich mieszkańców Sopotu. Albo żeby jakby zniknęli wszyscy mieszkańcy Poznania, no może powiedzmy z wyjątkiem Ławicy czy Antoninka, bo ich jest troszkę więcej niż 500 tysięcy w sumie. Więc taki jest obraz naszej demografii. Proszę bardzo. No tak. Kiedyś była taka groza, że rodzi się za dużo dzieci i wszyscy umrzemy z głodu, bo nie będzie czym ich nakarmić. Tak? To Malthus stawiał taką tezę, ale w drugą stronę pojawiły się opinie, że to absolutnie nieprawda. Ja byłem zwolennikiem tej drugiej opinii. Nie wiem, czy ktoś pamięta, w 2006 roku, jak zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u, a nie jakaś tam gaduła z telewizji, powiedziałem, nie liczcie na ZUS, róbcie dzieci. No ale nikt mnie wtedy nie posłuchał. Ja się obawiałem, że tak będzie, że to ja znam tę receptę Roberta, ty jej tak bardzo nie upowszechniaj, bo część zaraz wyjdzie i pójdzie czynić swoją powinność. Nie, no w związku powyższym, jako że mnie państwo nie słuchaliście, to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? Bo cykle pokoleniowe są pokoleniowe. Jak dzieci, których nie zrobiliście 20 lat temu, to ich nie ma, tak? Nie ma. Gorzej, za 20 lat nie będzie tych, których nie zrobicie dziś. W związku z powyższym grozi nam demograficzna katastrofa, bo wyobraźcie sobie państwo jedną rzecz, tak? Poziom dzietności 1,3. 1,3 dziecka na kobietę, to znaczy, że 100 kobiet rodzi 130 dzieci. No to połowa z nich to dziewczynki. No to wychodzi, że tych dziewczynek jest jakieś tam 65. No to jak one utrzymają poziom dzietności swoich mam, 1,3, no to urodzą jakieś 80 dzieci, z tego 40 będzie dziewczynek, tak? No to jak one utrzymają poziom dzietności swoich mam i babć, tak? No to urodzą tam 50 dzieci, 25 dziewczynek. Kto będzie miał robić na emerytury prawnuków? No, roboty. Roboty. Kilka lat temu była taka koncepcja, ona się pojawiła w internecie, że opodatkujemy roboty i nie będzie problemu. Ja tylko nie bardzo wiem, czy roboty dadzą się opodatkować. Teraz mamy nowego robota. Sztuczną inteligencję, czata GPT może opodatkujemy, no ale próbowałem prowadzić rozmowę z czatem GPT i to już w wersji 4.0 na temat podatków. Ciężko mu idzie, więc raczej ciężko będzie czatowi zastąpić ludzi w charakterze doradców podatkowych, tak? Więc nie ma ucieczki przed demografią. A jakie są tego konsekwencje? No konsekwencja tego jest taka, że robi się dziura w budżecie ZUS-u. Tacy dziennikarze z jakiegoś portalu tropiącego fejki ponoć napisali, że Gwiazdowski powiedział, że ZUS bankrutuje i co? I ZUS ma się świetnie. To nieprawda, ja zawsze mówiłem, że ZUS ma się świetnie. Zatrudnia 45 tysięcy ludzi, to jest największy urzędnik za pracodawcę w Polsce, tak? Za wszystkich płaci regularnie składki na ZUS. To nie w kij dmuchał. Ma najnowocześniejszy w Europie, a nawet chyba na świecie w pewnym momencie miał najnowocześniejszy system komputerowy w administracji cywilnej. Tak? Więc to nieprawda. ZUS ma się świetnie, gorzej ma się FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z których ZUS bierze pieniądze na emerytury. I tam jest permanentny deficyt. Skarb państwa musi dopłacać. Kilka tygodni temu na Twitterze przeczytałem zachwytem, że o, świetnie, świetna sytuacja, tylko 15% manka. No ale, no dobra, lepiej niż było, ale będzie dużo gorzej.
dlatego że to manko w kolejnych latach będzie rosło. W tym roku było, w ubiegłym, było wyjątkowo niskie, ale będzie rosło, co widać z prognoz demograficznych GUS-u i ZUS-u. Więc demograficznie jesteśmy tak. Tam, gdzie jesteśmy. Pytanie dotyczące tego samego, tylko nie w Polsce. Czy demografia zatrzyma rozwój Chin? Dokładnie to pytanie brzmi, czy może powstrzymać wzrost chińskiej gospodarki? Tak, ale pisałem o tym kilka lat temu, no może już bliżej 10, że Indie przegonią Chiny z prostego powodu, demograficznego. Dlatego, że w Chinach mają problem z interwencjonizmem państwowym. Tak? Państwo, dokonując interwencji w sytuacji demograficzną Chin, zakazało Chińczykom posiadania więcej niż jednego dziecka. No i się porobiło. Bo nagle się okazało w Chinach, proszę Państwa, że to prawo, o którym mówiłem na początku, że połowa dzieci to dziewczynki, w Chinach przestało działać. I tam się proporcje zrobiły tam prawie 60 do 40. Tak? W związku z powyższym, skoro się urodziło tylko 40% dziewczynek, no to nie ma kto rodzić dzieci. Tak? Nie ma kto i dlatego demografia będzie dużym problemem Chińczyków. To znowu na nasze podwórko 800 plus i co dalej? Bo teraz to 500 plus będzie 800 plus. No. Kto da 1000? To znaczy, ja powiedziałem nawet chyba w telewizji, że gdyby dwie rakiety spadły, a nie jedna, to już prezes by powiedział 1000. No już spadły dwie, tylko w jakimś odstępie czasowym, bo jednak gdzieś tam na Podlasiu już jest. Ale o tamtej już zapomnieliśmy. No właśnie, tak. Proszę Państwa, jak prowadzono 500 plus, to ja mówiłem, że to nie jest taki zły pomysł. Dlatego, no tyle, że nazywano to programem demograficznym. No ale zwróć uwagę na jedno, że dzietność kobiet w 2016 i 2017 rosła. Ona z 1,3 doszła do 1,40 coś tam. Jak dzisiaj epatują niektórzy posługujący się liczbami, że urodziło się mniej dzieci, no tak, no urodziło się mniej dzieci, ale z bardzo prostego powodu. Co roku mniejsza liczba kobiet osiąga wiek 27 lat, w którym statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko. I to było wiadomo 27 lat temu. Wystarczyło otworzyć rocznik statystyczny. Tu w internecie chodzi taki filmik, wstawił go, a już nie widzę, pan Masłowski sobie poszedł, no bo on wie, co ja będę mówił, to sobie poszedł. Sprzed chyba 3 czy 4 lat z tejże samej konferencji. Ja właśnie wtedy opowiadałem anegdotkę, jak jest 2006, ja jestem tym przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, do kancelarii premiera Marcinkiewicza przychodzę z rocznikiem statystycznym, no i im pokazuję, tak, no patrzcie, w 1955 urodziło się tam 700 ileś tysięcy dzieci, tak? No i oni w 2020 będą szli na emerytury, tak? Średnio. A w 2000 urodziło się 340 tysięcy ludzi i oni w 2020 będą szli do pracy. No to zobaczcie sobie proporcje. Ja to z lubością powtarzam, bo wtedy usłyszałem, tam. Za 15 lat, kto by się przejmował? Wiadomo, kto będzie wtedy rządził? Od razu pewne usprawiedliwienie, bo Państwo musicie pamiętać, że przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS-u powołuje premier, to był Marcinkiewicz, który mnie powołał, ale na wniosek ministra pracy, a to profesor Michałowski był ministrem pracy, uzgodniony z ministrem finansów, a to Zyta Gilowska była ministrem finansów, więc to tak to wyglądało, tak? Zyta do mnie w nocy zadzwoniła, jak usłyszała, że mam być kandydatem, którego ma uzgodnić, pytając, czy ja na pewno wiem, co robię. Notabene, proszę Państwa, w ZUS-ie poszedł wtedy, znaczy w Forbesie, sorry, to był,
jakoś tak 2006 rok, marzec, tak, był mój duży artykuł pod tytułem Zusik mój widzę malutki. A to ja cię namówiłem, żebyś pisał do tego Forbesa. No, ale ten artykuł to akurat Eryk Stankunowicz tak, zamówił. Tak. Okej, jeszcze coś do demografii, jakieś pytania? Czy mamy przechodzić do inflacji? To przechodzimy do inflacji wobec tego. Inflacja, znaczy możemy oczywiście w każdej chwili wrócić do demografii, to od państwa wszystko zależy. Inflacja 14,7. A bardziej interesująca... Ty wierzysz w GUS? Nie do końca. Ja nie wierzę w ZUS. Znaczy, GUS to statystyka, a statystyka to jest królowa oszustów, to jak wiadomo. Tak. Jak to z tym starym dowcipem, że jak jeden Kowalski na tej samej klatce z Kwiatkowskim, jeden bije żonę codziennie, a drugi wcale, to statystycznie biją co drugi dzień. No ale ta od Kwiatkowskiego ma trochę gorzej, co jest bita. Stale statystycznie, 14,7 przy całej bazie, przy całym tym, natomiast mnie interesuje bardziej inflacja bazowa, jak do tego, jak podchodzisz. Czyli krótko mówiąc, to już jest, to jest. Natomiast konsekwencje tej inflacji, a przede wszystkim konsekwencje jej długiego bytowania z nami, jako że no, ja to porównuję zawsze do temperatury. Jeżeli człowiek zachoruje i ma temperaturę 39 stopni nawet, ale po trzech dniach mu ona spadnie do 36 czy do 37, nawet, czyli lekkiego stanu podgorączkowego, to wszystko jest okej. Natomiast jeżeli temperatura mu się utrzymuje na poziomie nie 39, ale 38, ale przez kilka miesięcy, to jego organizm jest jedną wielką ruiną. I na ile polska gospodarka z tą inflacją, która nas nie zabije, ale nas no, rozregulowuje jako gospodarkę, niewyobrażalnie będzie nam żyć. Czyli jak to widzisz na przyszłość? Już nie zajmujmy się tam, czy to Putin inflacja, czy nie, bo wszyscy wiemy, jak to naprawdę było. Tylko zajmijmy się przyszłością. No widzisz, to jest problem, bo zajmowanie się przyszłością bez patrzenia w przeszłość jest dosyć trudne. Dlaczego? No bo dzisiaj czytam o inflacji, u ludzi, którzy w 2019, ba, w 2019, dobrze proszę, w 2020 straszyli nas deflacją. Deflacją. Jeszcze mówili, że inflacja to jest fajna. Ja ciągle powtarzałem tym, no, Hayek o tym pisał mniej niż Friedman, ale Friedman miał świetne określenie, tak, że z inflacją jest jak z alkoholizmem. Tak? Co jest najlepszym lekarstwem na kaca? No wiadomo, klin. Tak? Tylko problem polega na tym, że następnego klina musimy wziąć szybciej niż tego pierwszego. I w większej dawce. I dlatego Friedman mówił, że z inflacją jest jak z alkoholizmem, który to alkoholizm prowadzi organizm ludzki do zapaści, a inflacja prowadzi organizm gospodarczy do zapaści. Podobno z jakichś cudownych powodów, ja nie wiem jakich, inflacja 2,5%, taki jest cel inflacyjny, tak? To jest świetna rzecz. Ja mówię, to jest zła rzecz, bo cel inflacyjny powinien być zero. Ona ponoć wpływa dobrze na wzrost gospodarczy, ale zwróćcie Państwo uwagę, ta inflacja, ten cel 2,5% plus minus 1. No, czyli od 1,5 do 3,5. No, 1, znaczy 1,5, 3,5, to, no, to mała różnica, tak? To teraz sobie wyobraźcie. 100 miliardów i 150 miliardów i 350 miliardów. Mała różnica? No na małych liczbach to nam się wydaje, że to mało, tak? Ale dobra, zostawmy wielkie liczby. Jesteśmy przy tym 2,5 plus minus 1. No to między 1,5 a te 3,5 to ile to jest procent? O ile się można przestrzelić? I wszystko w normie. Więc zła jest inflacja.
Ja tam wolałem, jak była deflacja. Był taki moment w Polsce, że była deflacja. W związku z powyższym taniały różne ceny, znaczy ceny różnych rzeczy. Ja byłem zadowolony. Państwo nie? Ja rozumiem, że jesteś, znaczy, że niektórzy są bardziej zadowoleni, jak telefon komórkowy, który jeszcze do niedawna w takim full wypasie w topowym modelu kosztował 3,5, teraz kosztuje 7. Powinno być dobrze, nie? Otóż nie. Otóż nie. Inflacja jest złem. To jest taka moja neoliberalna, czyli no prawie że faszystowska teza. W mniemaniu niektórych to Naomi Klein rozpropagowała teraz, takie podejście. Teraz już musisz, Robert, mówić, że jesteś libertarianinem, nie liberałem, bo rzeczywiście koledzy z oceanu powiedzieli. Nie, bo libertarianin to jest taki, który uważa, że państwo powinno się zlikwidować, ja tak wcale nie uważam. Są pewne rzeczy, do których państwo nam się może przydać. No ale koledzy z oceanu słowo liberał sprowadzili do libertyna, więc to, a libertynem nie chcesz być. Ja wiem. Więc wracając do inflacji, to jest inflacja pojęć, proszę Państwa. Konfucjusz miał świetne powiedzenie. Mówił, że jak słowa tracą swe znaczenie, to ludzie tracą wolność. No i myśmy różnym słowom odwrócili znaczenie. I mamy problem. I w zasadzie nie wiadomo, jak się sytuować, używając tam różnych określeń. Ja należę do tych, którzy uważają, że inflacja jest zła. Państwo jako inwestorzy doskonale to widzicie, tak? No bo nie nadążacie za inflacją. Już nie mówię o tym, że ona jest połączona z podatkiem Belki. Ale a propos podatku Belki, to ja osobiście nie jestem jego przeciwnikiem, tylko że opodatkowane powinny być zyski. No a jak jest inflacja, no to nie ma zysku, jest strata. No i nie mówię, że nie odlicza się strat również w tym podatku. No, bo to jest podatek pobierany u źródła od przychodu, tak? Generalnie rzecz biorąc, na tym polega urok tego podatku. Ale, jak wprowadzono ten podatek, jak Belka go wprowadził, no to od samego początku pojawiły się takie głosy, że to jest w ogóle skandal. Ja wtedy należałem znowu do tej mniejszości, była przeważnie jestem w mniejszości, to znaczącej. Robert, gospodarka, zwolennicy gospodarki wolnorynkowej od starożytności byli w mniejszości. Tak, no właśnie. Zawsze. No ale wtedy pokazywałem, wtedy proszę Państwa, bo dzisiaj to troszeczkę zmalało, no ale wtedy opodatkowanie pracy sięgało 50%, a opodatkowanie kapitału 0. No więc wprowadzenie tego podatku Belki przynajmniej trochę wyrównywało tę różnicę. Tylko my byliśmy w Centrum Adama Smitha zwolennikami wprowadzenia podatków od kapitałów przy obniżeniu opodatkowania pracy. No ale podatek od kapitałów wprowadzono, a opodatkowanie pracy podwyższono. Takie uzupełniające. Czy deflacja nie sprawia, że dochodzi do mniejszych inwestycji? No inflacja też sprawia, że dochodzi do mniejszych inwestycji, jak widać po naszej rzeczywistości gospodarczej. Nominalnie to są być może inwestycje mniejsze, ale tylko nominalnie. A odrwijmy się od nominałów i patrzmy się na realia różne, tak? Realia są takie, że w warunkach inflacji gonimy inflację. Ja na przykład przeczytałem też ostatnio taką uwagę, że o proszę bardzo, przedsiębiorcy zwiększyli marże. Poważni ekonomiści, oni tutaj byli, wykłady mieli, twierdzą, że mamy z tym problem, bo marże przedsiębiorców napędzają inflację. Ja mówię to. Inflacja napędza marże przedsiębiorców. Związek przyczynowo-skutkowy owszem jest, tylko że odwrotny. Dlaczego? No bo zwróćcie Państwo uwagę, że w 2022 wprowadzono Polski Nieład. Polski Nieład, którego celem było uderzenie przedsiębiorców. No i efekt był taki, że rzeczywiście opodatkowanie klasy
średnia plus, czyli przedsiębiorców, wzrosła. Co się dzieje, jak wprowadzane są podatki? Przedsiębiorca w pierwszym swoim zamyśle stara się je przerzucić. Co prawda, różni teoretycy powiadają, że tam są różne zachowania, no, są, ale w pierwszym odruchu, czy ja mogę podwyższyć cenę, żeby zwiększyć w ten sposób przychód, jeżeli mam zapłacić od tego wyższy podatek. I co ja wtedy robię? No wtedy kombinuję. Czy jest miejsce na podwyżkę? Jak zachowa się konkurencja? Czy lepiej przerzucić w przód, czyli na klientów, czy może w tył, czyli na dostawców? Zachowuję jakąś ostrożność. Natomiast jak jest szalejąca inflacja, to ja w ogóle się nie przejmuję, tylko z automatu podwyższam o współczynnik inflacji plus. No bo przecież ta inflacja będzie rosła, no więc ja muszę na zapas podwyższyć swoje potencjalne zyski, ceny ze sprzedaży, bo w następnym okrążeniu znowu będzie drożej. A konsumenci się przyzwyczajają. No jest inflacja, no musi być. Musi być. Więc inflację w pewnym stopniu w Polsce, proszę Państwa, napędzał Nowy Ład. Ja nie słyszałem takiej analizy, nie czytałem takiej analizy, ale tak jest z punktu widzenia ekonomii behawioralnej, czyli normalnych zachowań rynkowych, jakie się dzieją w realnej gospodarce. A co będzie w tej najbliższej przyszłości? Jak Twoim zdaniem będzie się zachowywała ta inflacja? Czy no, prognozowanie, to, prognozowanie jest niebezpieczne, to już zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. To Niels Bohr sformułował, tak wybitny duński fizyk, noblista. Ale wiesz, no, kto tam by Bohra dzisiaj czytał? To wszyscy znamy to od Woody Allena, tak? Więc nie wiem. Jest tyle, proszę Państwa, zmiennych, które wpływają na to, co się może wydarzyć. To są nie jedna, dwie, trzy, to są fundamentalne, są dziesiątki różnych zmiennych. Tak? Mi się wydaje, że raczej będziemy tkwić w tej inflacji z kilku różnych powodów. Tak? O, po pierwsze mamy 800+. Bo o ile tak, zacząłem mówić na pierwsze dziecko, to jeszcze dawało się uzasadnić. Na to, znaczy na drugie, że pierwsze 500+. Natomiast na pierwsze dziecko 500+, to się nie dawało nijak uzasadnić. Nijak. To było przekupstwo wyborcze. Notabene, to już minęło 4 lata, więc Państwo może nie pamiętacie, to Iza Leszczyna wtedy wstała i powiedziała, że 500+ na pierwsze dziecko. No to wszedł Jarosław Kaczyński, cały na biało, i mówi, proszę. Proszę. O. Więc to tak wygląda. Jak teraz zrobią te 800+, to nie ma siły, tak? To musi wpływać na popyt. Dlatego, że większość ludzi z tych 800, które dostają, no to oni ich nie oszczędzają. To nie są odkładane nie pieniądze. Nie inwestują, tak? Oni je wydają. No więc będzie więcej do wydawania. A jak się więcej wydaje, bo jest więcej pieniędzy, które się wypłukuje z powietrza, a nie ma więcej towarów, proszę Państwa, bo są poprzerywane łańcuchy dostaw, no to jak inaczej? No i trzeba pamiętać też, że na inflacji zarabia państwo. Tak naprawdę tracą wszyscy poza państwem, które... Nie, jeszcze banki zarabiają. No banki tak, no banki mimo tych trudności mają się dobrze, ale państwo ma, no ma pieniądze, krótko mówiąc, na kolejne rozdawnictwo. No oczywiście. I dlatego rządy akceptują inflację. Tak samo jak, proszę Państwa, rządy zaakceptowały coś, co na inflację naszą dzisiaj wpływa. Bo wpływ na inflację mają w pewnym stopniu ceny energii. A ceny energii wzrosły, bo wprowadzono system handlu do emisji, system handlu emisjami, tak? System handlu emisjami, coś, co miało przypominać podatek Tobina, tak? Ale okazało się, że nie będzie podatku Tobina, że zrobimy giełdę. To jest rok 2007. Ja jestem święcie przekonany, że
intensyfikacja prac nad tym systemem nie pozostawała bez związku ze zbliżającym się krachem na Wall Street. Bo jak zrobiło się krucho z derywatami na nieruchomościach hipotecznymi, to wymyślono derywaty na CO2. Ja te ETS nazywam derywatami CO2. Wtedy w Izbie Gmin profesor Żmijewski, nie żyjący już, Krzysztof Żmijewski, za AWS-u prezes PSE z premierem AWS-u, czyli Jerzym Buzkiem, pojechali do Londynu, mieli tam takie wysłuchanie publiczne w Izbie Gmin. No i profesor Żmijewski mówił, że jak już ma być ten ETS, to niech on będzie między tymi, którzy muszą kupować, bo emitują. Tu powiedziano, że no jak, bez rynków finansowych? To będzie za tanio. A chodzi o to, żeby było drogo. No właśnie. Więc to też jest czynnik wspierający inflację, ale jak przekonano polityków, żeby to kłyknęli? Przyszli im powiedzieli, przecież rządy dostaną prawa za darmo. Będą mogły nimi handlować. Im będzie drożej. No i handlowały. Im będzie drożej, tym będzie lepiej. No? No i te barany, no świetnie będzie. Będziemy mieli więcej pieniędzy, tak? No, wzięli i kupili. Bardzo długie pytanie, ale bardzo celne i cenne i pasujące do tej sytuacji. Jak wiadomo, po kryzysie w 2008 roku w USA uruchomiono QE. W trakcie tego kryzysu spadł PKB, co jest oczywiste. Program QE miał być rzekomo dodrukiem pieniądza stymulującym wzrost. Po uruchomieniu dodruku, w cudzysłowie, nie udało się przywrócić dynamiki wzrostu PKB na stare tory aż po dziś. Wcześniej średni wzrost realnego PKB był 2,2% rok do roku. Jest to średnia z wcześniejszych 100 lat. Później po QE 1,1 do 1,2 rok do roku przez wiele lat. Publikacje naukowe nie potwierdzają pozytywnego wpływu QE na gospodarkę, ani nawet na inflację. W zasadzie analiza wielu różnych gospodarek nie potwierdza zależności między programem stymulującymi, a rzeczywistymi wynikami. Co profesor o tym myśli? Czy banki centralne blefują w sprawie dodruku, a zarzuty o dodruk w zasadzie są im na rękę? Pomijmy w rozumowaniu przykład Polski i to chyba jest dosyć zasadne, żebyśmy pomijali jeden przykład Polski. to ja się zgadzam, ale może rozwinę. Tak? W 2009 roku napisałem w Rzepie taki artykuł pod tytułem, dwa nawet były. Jeden to się nazywał "To nie kryzys, to rezultat", tu zacytowałem Kisiela. Że na Wall Street nie było kryzysu kapitalizmu, bo jeszcze inaczej. Jak zbankrutował Lehman, to ja sobie myślałem, no dobra, to chyba najwyższa pora, żeby wrócić do takiej klasycznej ekonomii wolnorynkowej, tak? Podażowej ekonomii. A ja otwieram gazety i czytam, że kapitalizm zbankrutował na Wall Street, więc mówię, że nie mógł zbankrutować na Wall Street kapitalizm, bo tam go dawno nie było, tak? Bo kapitalizm to jest nazwa od caput capita, głowa, tak? A nie od das capital. No i ten kapitalistą, tak, to moi tam sąsiedzi, którzy robią różne rzeczy, pracują od świtu do nocy, a nie banki na Wall Street. Bo nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, bo to mogło umknąć. W 2009 roku, po pierwszej partii tego luzowania za Paulsona, Wall Street Journal zrobił takie pytania. Zadał je tym banksterom, tak? Z Goldmana, z JP Morgana. Co wyście porobili z tymi pieniędzmi? Nie księgowaliśmy tego, to trudno powiedzieć. 700 to było miliardów dolarów. Przy następnych transzach to 700 miliardów to w ogóle na waciki jest, tak? Ale w 2009 roku to było no niesłychane, tak? A oni mówią,
nie księgowaliśmy tego. Nie wiadomo. Potem zrobiła się awantura, bo za 2009 rok oni wzięli sobie rekordowe premie w tych wszystkich bankach. No i się pytają, wrzeszczą ludzie, no jak? A na to ówczesny prezes Goldman Sachs mówi, no trzepcie się od nas, my wykonujemy boską robotę. God's work, tak. A wy macie nas pretensje, tak? No tak, boska robota, wypukujemy pieniądze z powietrza, generalnie rzecz biorąc. Więc nie dali im zbankrutować, tylko pieniądze, które pojawiły się z banków centralnych, poszły do tych banków inwestycyjnych głównie. Potem do banków komercyjnych, bo bank inwestycyjny to jest firma konsultingowa, która nazywała się bankiem, żeby poważnie wyglądać. No i z tych banków te pieniądze popłynęły na giełdy. Bo jak Państwo doskonale wiecie, jak drożeją akcje firmy handlującej kartoflami, to jest hossa. A jak drożeją kartofle, to jest inflacja dopiero. No więc na początku była hossa, ale od samego początku było wiadomym, że kiedyś się zrobi inflacja. No bo jaki jest sens wzrostu cen akcji firmy handlującej kartoflami, jak nie drożeją kartofle? No pusty. No ale tamten kryzys to był kryzys finansowy, to nie był kryzys gospodarczy. Teraz mamy do czynienia z kryzysem Teraz mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, więc przejdźmy do trzeciego etapu, czyli gospodarki. Trwa ogólnonarodowa dyskusja, czy mamy recesję techniczną, czy nie mamy recesji technicznej. Dla mnie, mówiąc szczerze, to nie ma żadnego znaczenia, bo każdy z nas sytuację odbiera inaczej. Jeden ma recesję od już jakiegoś długiego czasu, inny nie ma tej recesji i nie będzie miał. Natomiast ja mam taki pogląd, że, bo wszystko jest benchmarkiem, najistotniejszy jest benchmark, prawda? Jeżeli my jesteśmy, nie wiem, gospodarką 3,5 raza mniejszą od, i naszym zadaniem jest gonienie tej zamożnej Europy. Nasza gospodarka jest, 3,5 raza mniejsza od gospodarki francuskiej. I jeżeli znowu przeliczymy, tak jak to liczyłeś przy tych 1,5% i 3,5%, przeliczymy, że nasza gospodarka jest warta 100, a gospodarka francuska 450, powiedzmy. I czyli różnica między nami wynosi 350. Jeżeli my wzrośniemy o 3%, to będziemy mieli 103, a oni wzrosną o 1%, to będą mieli 454,5, czyli będą mieli, nie będzie już 350 różnicy, tylko wzrośnie. No. W jakiej my jesteśmy sytuacji? Czy my jesteśmy teraz w realnej recesji? Tak pojmowanej. Myślę, że tak. I tutaj ktoś żegluje? No to żeglarze wiedzą. Jak płynie łódka, a my za nią i staramy się ją dogonić, to ni chuchu jej nie dogonimy, jak się będziemy tak samo ustawiać do wiatru. My musimy odejść, tak? To jest ryzykowne, ale tylko wtedy możemy ją dogonić. Więc teorie, które się tu często powtarzają, że my będziemy gonić Francję, Niemcy i tak dalej, jak będziemy robić to samo, co oni, no to są błędne teorie. Żeby ich dogonić, musimy płynąć szybciej, a nie w tym samym tempie. A jak to zrobić? To bo tu na przykład jest pytanie, w jakich branżach widzimy naszą gospodarkę. Czy to poprzez branżę, czy poprzez ogólne regulacje? Jak ty widzisz tę naszą szansę? Bo jakoś no oczywiście, że przez regulacje. To znaczy przez wycofywanie tych regulacji. Jeszcze się tak nie wydarzyło, żeby od jakichś regulacji rozwój gospodarczy był, tak? No bo rozwój się bierze od pomysłów, tak? Adam Smith pisał, że jeszcze tak się nie wydarzyło na świecie, żeby pies z psem wymienili się kośćmi, tak? A ludzie się tego nauczyli.
bo ludzie wiedzą, że jednemu bardziej pasuje takość, a drugiemu pasuje inaczej, a jeszcze pojawili się pośrednicy, którzy potrafią jedną kość zanieść w inne miejsce, a z tamtego miejsca tą drugą kość zanieść gdzie indziej, gdzie są na przykład mniejsze psy i wolą mniejsze kości, bo z tą wielką kością sobie nie mogą dać rady, na przykład. Ludzki potencjał, wyzwolenie ludzkiego potencjału. I zobaczcie Państwo, że ten potencjał ludzki się wyzwala za granicą przeważnie. Polski potencjał. No przez chat GPT to tam trochę wkładu mieliśmy, nie? Jak to się stało, że nie u nas, tylko tam? Może jednak te regulacje nasze różne są trochę bez sensu. Na Uczelni Łazarskiego, gdzie wykładam prawo, Krzysiek Piech zajmuje się tą technologią, jak ona się nazywa? Blockchain, o właśnie. I on twierdzi, że 4-5 lat temu to my mieliśmy szansę zostać liderem rozwoju tych technologii w Europie. No ale wprowadzono głupie regulacje i ci ludzie wyjechali do Stanów Zjednoczonych. W związku powyższym z lidera przy pomocy regulacji zostaliśmy maruderem. Więc regulacje nie przeszkadzają, regulacje szkodzą. Po co są regulacje? Regulacje są wtedy, żeby coś zmienić, co się naturalnie rozwija. Tak? Niektórzy powiadają, żeby poprawić konkurencyjność. No ale jeżeli coś jest niekonkurencyjne, przy braku regulacji, to trudno oczekiwać, że po wprowadzeniu regulacji stanie się natychmiast konkurencyjne. Ale jest za to na odwrót. Jak coś jest konkurencyjne i wprowadzimy regulację, no to wtedy, jak amen w pacierzu, przestanie być konkurencyjne. I tak to się dzieje na każdym kroku. Tak? Więc generalnie ja ciągle powtarzam hasło Jarosława Kaczyńskiego z 97 roku, jak AWS doszedł do władzy, to Kaczyński wtedy powiedział TKM. Teraz mamy. A ja to sparafrazowałem. Mówię TKM, ale ten M to misie. Małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest, proszę Państwa, 2/3 polskiego PKB. To jest 70% legalnie pracujących Polaków, no i oczywiście 100% nielegalnie, bo koncerny nie zatrudniają nielegalnie. Mało tego, to jest rynek, który jest w sumie odporny na kryzysy finansowe, bo nie korzysta z kredytów. Przed pandemią 70% tego rynku nie miało ekspozycji na rynkach finansowych. Wszystko robili z własnej kasy. Tak? Pandemia zmieniła sytuację, bo pozamykali biznesy. Tak? Jak pozamykali biznesy, no to zupełnie inna para kaloszy, inny problem. I teraz ja czytam różnych anonimowych to jeszcze PAL 6, ale także nieanonimowych analityków, którzy mówią, że ci prywaciarze to oni tacy są nieinnowacyjni. No i w ogóle lepiej by było, jak oni by poszli do roboty gdzieś w jakiejś korporacji. Tak? Więc jak ktoś to może z Państwa czytał, to skonfrontujcie to z liczbami. Tak? Otóż 15 milionów Polaków mieszka na wsi. 5 milionów mieszka w małych miasteczkach. 12 milionów mieszka w średnich miastach. To się robi 27. W tych dużych no to tak 11. No i kłopot polega na tym, że na wsiach, w miasteczkach nie ma korporacji. No i ci ludzie mają pretensje do Krawcowej, że ona jest nieinnowacyjna w tym, jak mi, nie wiem, spodnie podwinie, tak? Bo ich zdaniem to w zasadzie po co podwijać spodnie, tak? Czy tam łatę zrobić, czy coś tam innego. Trzeba wyrzucić i kupić nowe, jak to w korporacjach, w których to korporacjach trwa od lat proces postarzania produktów. Też zostałem złajany, że to nieprawda, że ja sobie wymyślam, no ale ja to pokazywałem na przykładzie
takiej swojej podróży, to anegdotyczne jest, ale ja bardzo lubię anegdotyczne argumenty, bo skoro mi się coś zdarza, to przypuszczam, że inny też może. Tak? Wysiadłem kiedyś na dworcu centralnym z pociągu, poszedłem na postój taksówek i tam widzę, w rzędzie stoi taki stary Mercedes. Taki nawet przypominający troszeczkę te amerykańskie krążowniki, takie tam, z takimi skrzydełkami jakby. No to walę do niego, mówię, przyjadę się tym. Dziadziuś siedzi tam za kierownicą, tak z 70 ma co najmniej. No nie, to było 10 lat temu, to 10 młodzieniec. Taki nie, no pan w średnim wieku bym powiedział, dziś bym tak powiedział. I on tak mówi, nie, to tam na początek musi pan. I tam widzę z początku leci taki ten. Więc ja mówię, nie, kochany, jakbyś miał taki samochód, to bym pojechał z tobą, ale jako, że nie masz, to jadę z tym panem. 120 km, to późno w nocy już było, tam 120 km na wale, nie czułem, tak? Jak wsiadałem do tego samochodu, rdzyn niespecjalnie widziałem. Skóra prawdziwa, w całkiem przyzwoitym stanie, w każdym razie chyba w nie gorszym niż w moim samochodzie po 3 latach użytkowania. A samochód miał lat 40. No zaraz Państwo, i nie na żółtych blachach, nie, normalnie na taksówce jeszcze jeździ. Użytkowa taksówka. Tak, no teraz wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj kupujecie takiego Mercedesa, to po 40 latach nawet pamięć po nim nie zostanie. Tak? Drugi przykład, to też sprzed wielu lat, popsuła mi się drukarka. Ja pamiętałem, że jak mi się popsuła drukarka, taka do komputera, no to zaniosłem, wziąłem ją pod pachę, zaniosłem do serwisu, by nareperowali. Tak? I to już wiele lat temu było, zaniosłem tą drukarkę do tego serwisu, a oni mówią 500 zł. Ja mówię, no ale... a mówię, wie pan, cena jest zryczałtowana. Pewnie damy panu nową, ale w zasadzie to nie musi pan czekać, aż my to panu powiemy, no bo tam w naszym sklepie nowsza od tej kosztuje 450. O, no tak to działa, tylko że jak kupiłem tą nową, no to ona podziała 3 lata do wyrzucenia. Tak, to niestety chodzi. A propos tego samochodu, to 3 czy 4 lata temu jechałem tutaj. Przyleciałem do Wrocławia i wsiadłem do taksówki, ale takiej... chyba organizatorzy mi wynajęli. Tak, organizatorzy wynajęli. Jadę taksówką i rozmawiamy, jest bardzo sympatycznie. I pan mówi, że tutaj wiózł ostatnio Koreańczyków, to nawet fotografowali mu ten samochód. I ja mówię, a dlaczego fotografowali? Bo niczego nie zwróciłem uwagi, tak jak i ty, na samochód, stary Mercedes. No mówi, bo proszę zobaczyć, ile jest na liczniku. Na liczniku było 840 tysięcy kilometrów. No ładne, to pogratulowałem. Już się przekręcił. Stanu i tak dalej. Natomiast, a za 3 dni po konferencji wracam też starym Mercedesem i opowiadam taksówkarzowi, kierowcy tę historię. On mówi, tak, to niech pan popatrzy na mój licznik. 1 140 000. A, no, nie. To już ciemniasz kolego, bo nie pokazał milion ileś tam, dlatego że nie ma tyle zer, jak na stacjach Orlenu nie było na 10 zł. Tak. Na liczniku nie ma tyle pozycji. No, ale cała nadzieja w tym, że będzie na do 10, nie ten mój do, pan, nie przekroczy 10. Ten mój pan właśnie, bo to był Merolek z 67 roku, 110. On jeszcze miał deskę rozdzielczą w pionie. I pytam się tego właśnie pana, ile on ma przyjechane, a on mi mówi, no 800 tysięcy, ale wie pan, to już jest drugi obrót. Już jesteśmy po czasie praktycznie, ale jedno jest interesujące pytanie, a mam jeszcze jedno podsumowujące. Też bardzo... My jesteśmy chyba ostatni, więc nas nie wygoni sprzątaczka. Więc... A okej. Okay. Kredyt na 2%, 0%. Jak profesor to ocenia pod kątem inflacji kontra wspieranie i potrzeba wspierania budownictwa? Może TBS-y powinny być rozwiązanym. Chyba nie każdy musi mieszkać we własnej wartości. Czyli to w istocie to pytanie, czy no to, co się coraz modniejsze stanie, to zagadnienie, czy każdy właśnie musi mieć, co było w ten 2008 roku przyczyną tego, czego było. Bo każdy
mieszkaniec Ameryki. Banki postanowiły, że będzie miał dom albo mieszkanie, bo on nie, on wcale nie chciał, ale banki postanowiły. Czy też właśnie wynajmowanie, czy wartość. I te programy, które to wspierają. No dobra, no jak jest 2%, 0%, to teraz ktoś powinien dać, jak bank szwajcarski kiedyś, minus 2%, tak? Bo to przecież trwa polityczna... Ja widziałem takie konta w szwajcarskim banku oprocentowane, bieżące konta oprocentowane minus 0,75. Więc co do rynku budowlanego, proszę Państwa. Nie tu leży problem, że jest mało mieszkań. Pierwszy problem polega na tym, że jest mało ziemi. Znaczy, ziemia jest. Tylko zwróćcie uwagę, bo inaczej, dziś nie ma problemu z mieszkaniem w małych miejscowościach, nawet w średnich. Problemy to mają ludzie w wielkich miastach. Tam jest drogo. Tam jest hu-hu drogo. A dlaczego tam jest tak drogo? No bo po pierwsze, wszyscy chcą mieszkać w tych dużych miastach. Mało tego, oni wszyscy chcą mieszkać w Śródmieściu. Tak? Ale najlepiej w domu, gdzie w otoczeniu zieleni, no i żeby no tak, do kawiarni z kafe latte z mlekiem sojowym było blisko. No, ale, proszę Państwa, 45% nieruchomości w miastach to są nieruchomości rolne i leśne. Na dzień dobry. Na dzień dobry. No bo nie udało się przez 30 lat rozwiązać tego problemu. To wiesz. Po drugie, na tych nieruchomościach, które są budowlane, nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego one właśnie są rolne i leśne. Nie. Te rolne i leśne, pal 6. Dla tych budowlanych nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Ale nie ma z powodu przepisów prawa. No tak. Więc to są dwa podstawowe problemy dotyczące budowania mieszkań w dużych miastach. Jeśli chodzi o pieniądze, to tu jest kolejny problem. On się zaczyna w tych luzowaniach ilościowych. No bo te pierdyliony dolarów, euro, funtów, co je to nadrukowali, to coś trzeba z nimi zrobić. One parzą w ręce, nie? A Pan Bóg nie robi więcej ziemi? A ludzie muszą gdzieś mieszkać? Albo kupować, albo wynajmować? No to mamy boom na rynku nieruchomości. Przyjeżdżają, kupują ci. Co to? Nie patrzą, co kupują. Przecież nie oni tam będą mieszkać. Kupują nie za swoje, tylko za te wydrukowane. Więc niespecjalnie negocjują cenę. Jak negocjują, to w pakiecie. No bo kupują hurtowo cały budynek, tak? Więc w ten sposób ceny rosną. Jak się pojawiają inwestorzy, którzy traktują nieruchomości jako inwestycję finansową, a nie życiową. I mało tego, jak są to inwestorzy, którzy nie kupują jednego, drugiego, trzeciego mieszkania na wynajem, tak, żeby dołożyć sobie do przyszłej emeryturki, tylko traktują to jako portfolio inwestycyjne po to, żeby za chwilę to sprzedać. Tak jak banki sprzedawały kiedyś subprime'y, ładnie popakowane. I skończyło się, jak skończyło. No i nie mogło tego pytania zabraknąć. Pan Łukasz Wieruszewski, Poznań, przedsiębiorca od 20 lat, pyta cię, jak pokonać PiS jesienią, tych szkodników wersalikami napisane polskiej gospodarki. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem. Ja 4 lata temu miałem taki, jak przekroczyłem 60, to zamiast zachować się jak mężczyzna po 40, to znaczy wziąć rozwód, kupić czerwony samochód z odkrywanym dachem, jakąś młodą dziewczynę, no to ja zwariowałem nie po 40, tylko po 60, ale nie mogłem
wziąć rozwodu, bo nie mam żony. Bo nie masz ślubu. Nie mogłem kupić kabrioleta, bo bym nie podjechał do chałupy, bo mam pod górkę po piachu. Młodszej, jeszcze bardziej młodszej też już nie mogłem, bo to... Wstyd trochę. To wstyd trochę, tak. Więc postanowiłem zająć się polityką, tak? Postanowiłem się zająć polityką, żeby tam włożyć kij w szprychy jednym i drugim. Liczyłem, że znajdzie się tak na początek, na rozbiegu jakieś 5% zainteresowanych takim pomysłem, ale okazało się, że źle liczę, nie potrafię liczyć, więc ja się nie będę wypowiadał na temat strategii politycznych. Strategia polityczna mówiąca ludziom, tak jak powiedziałem, ja wam nic nie dam. Okazała się niedobra. No tak, no tak. Ale, bo Robert, pamiętasz jak cię namawialiśmy w 2007 roku na prezydenta, na plaży w Międzyzdrojach? Pamiętam. Wtedy jakbyś się zdecydował, to byśmy byli w innej sytuacji. Pamiętam, ale ja wtedy byłem jeszcze dużo przed 60, więc nie miałem takiego okresu w swoim życiu, że chciałem coś zmienić. Okej, okay, są jeszcze jakieś pytania bezpośrednio? Proszę bardzo. Pewnie, że nie przyjmę takiej posady, bo wierzę im mniej niż spotkanemu na ulicy psu. Ale oni nie zaproponują i mam złą wiadomość. Inni też nie zaproponują. Oni nie zaproponują, bo już zostało powiedziane, że próbowali za pierwszego PiSu realizować fachowcami, ale fachowcy się nie chcieli słuchać. W związku z tym tak. Już teraz nie bierze się fachowców, tak. Tylko się bierze tych, którzy chcą słuchać. Proszę bardzo, jeszcze ktoś? Jeśli nie, było nam bardzo miło się z Państwem spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.